Ja cię widzę, jestem Michał Wątlajna, a dzisiaj postaram się zrealizować serwer na modach z własną paczką. Dostałem niedawno zlecenie od kolegów z klasy, że chcą mieć serwer do klocków. Chcieli pierwotnie mieć serwer na najnowszą wersję 1.9.2, bez modów, bez niczego, nawet bez pluginów. Tak więc taki serwer im postawię mi w tej chwili banga na VPS-ie. Z nim jest podobnie do serwera Adama, działa też w oparciu o Tmuxa. W tej chwili jestem na trzecim pulpicie, czyli pulpicie Wolfram. Jeżeli przejdę na pulpit z serwery komendą Ctrl BP, to tutaj jest właśnie ten serwer odpalony i on sobie tutaj działa. Ale ten kolega, który mnie poprosił o postawienie serwera, poprosił mnie również, żebym zmigrował ten serwer teraz na mody, ponieważ chcą grać na modach. Ale to są niestety ludzie, którzy w większości nie mają premek, bo mało grają w klocki ogólnie, a zażyczyli sobie, żeby mieć właśnie na modach ten serwer. Tak więc, ja zdecydowałem się przygotować dla Was film, w którym pokazuję Wam, w jaki sposób postawić serwer na modach, zrobić do niego paczkę i tak dalej, żeby to wszystko działało. Więc zabieramy się do pracy. Kolega, w ogóle koledzy, ci, którzy tam chcą mieć ten serwer, poprosili mnie o konkretne mody na tym serwerze. Dali mi na iCloudzie, znaczy na iCloudzie, ja sobie sam napisałem na iCloudzie, jaka to ma być lista tych modów i zaraz zobaczymy, co konkretnie trzeba na ten serwer wgrać. Dobrze. To jest Witchery, Dragon Mount, Tricapitator jako plugin, minimapka jako kliencki i Set Home jako plugin. Czyli Set Home to będzie Essentials. Plugin. Minimapka Zan z Minimap. Kliencki. Tricapitator plugin. Dragon Mount Modforge. I Witchery Mod Forge. Zaczniemy od tego, żeby przygotować paczkę kliencką. Gdyż jak wszystko będzie działało na kliencie, to z reguły nie ma problemów potem, żeby działało to na serwerze. W wyniku czego idziemy sobie najpierw pobrać te wszystkie mody. Poprosili mnie o wersję 1.7.10. Część z tych modów jest niestety cały czas w becie, czy w jakiś tam work in progress, w wyniku czego może być no różnie, ale cóż, poprosili mnie o taki konkretny skład modów, więc taki im zrobię. Pobiera się dosyć wolno. Wybierzemy sobie drugiego moda, Dragon Mount. Ej, nie tak. Jakiś Minecraft forum, net, jakaś głupia strona. Jakiś R43 work in progress. Zobaczymy jak to będzie działo. Niby screeny tam są, pochwalili się panowie. 1.7.10 poproszę i najlepiej directa, bo direct jest najlepszy. O, Dragon Mount już nam poszedł od razu. Teraz trzeba by było Forge'a. Czyli files Minecraft Forge.net, tutaj się pobiera do Minecraft Forge'a po prostu instalatora. No i bierzemy sobie 1.7.10, zwykła. I instalator zwykły, javowski. Teraz musimy poczekać 5 sekund, to jest taka głupia zrobiona platforma. Ale dobrze, że chociaż napisali, że zawartość poniżej tego po prostu nagłówka jest reklamą. Po odliczaniu proszę kliknąć przycisk skip, żeby rozpocząć pobieranie forge'a. No i dajemy skip i pobiera się ten forge. Te wszystkie pliki sobie przeniosę na pulpit. Tego Witchera bym pobrał jeszcze raz, bo irytuje mnie ta powolna prędkość pobierania tego moda. Forge'a na pulpit, Dragon Mount'a na pulpit. Co im jeszcze będzie potrzebne? Potrzebny im będzie launcher do klocków.
ponieważ nie stać ich na kolejne, a nie stać. Może stać, ale wolą dać pieniądze na coś innego, więc pobierzemy sobie, zobaczymy co się będzie pobierało, czy ten, czy ten. Nie, no to pobiera się okropnie wolno, ten kurs Forge to jest tragedia. Zatem szukamy na Google SK Launchera. I to jest strona skmedics.pl. Tak, PL. I to jest SK Launcher, Minecraft Launcher. Czemu jest strona.pl? To mnie dziwi. Czy ten koleś jest Polakiem? No tak. No to ładnie. Będziemy korzystali z rodzimego launchera. Dobrze. A zatem, jak ten launcher pobrać? Tutaj sobie szukamy wersji Windows i dajemy download. Albo pobierzemy sobie linuxowską. Ogólnie linuxowska wersja różni się tym od windowsowskiej, że wymaga Javy. Windowsowska też wymaga. Tak naprawdę ta wersja i ta wersja to jest to samo, tylko to jest w exeku, to jest w Javie. Java to jest takie bardziej wprost mówienie do komputera, a exec to są jakieś tam, nie wiadomo jak to może tam z tym execiem być. Nie polecam generalnie korzystania z exeków, o ile nie macie w swoim komputerze po prostu sterowników grafiki działających. Bo powiem wam anegdotkę, generalnie jak nie ma Minecraft, jeżeli komputer nie ma sterowników od grafiki wgranych, tych od producenta, to Minecraft będzie wywalał przy uruchomieniu, że nie może załadować jakiegoś tam pixel formatu. I na mojego laptopa tych sterowników nie ma na 10. Jedynie jest na 7. Nie będę pobierał jakichś innych sterowników, bo już gry mi ładnie na nim chodzą. I denerwowałem się, że nie będę mógł pograć w Minecrafta. Ale pobrałem od Mojangu z tej strony Minecraft.net wersję Minecrafta w exeku. I bardzo ładnie się uruchomił i działa bez tych sterowników grafiki. Dobra, koniec gadania o głupotach. Przenosimy sobie tego SK Launchera. Potrzebujemy jeszcze tego moda Witchery. On nam tutaj zniknął, ale jak zrobimy Ctrl J, to nam pokaże wszystkie pobrane pliki. Witchery, dobrze. Przenosimy sobie go tutaj. Tu jest Launcher. Albo... Bo ten Launcher wygląda właśnie tak w takim pliku javowskim. Ej, co ja tutaj nacisnąłem? Aby już go kiedyś pobrałem. No wiecie, on wygląda tak brzydko w takim pliku javowskim z tą kawą. Z tym dymkiem. Mam go w pobranych, dobra. Jest do pobranych. Taki jest ładniejszy chyba, nie? Dobra, to pobawimy się tym launcherem. Okej, okay, po pierwsze... A, ja mam wgrane jeszcze starsze klocki jakieś. Więc idziemy sobie do... nie do vonfline, tylko do %appdata%. I tutaj ten Minecraft sobie skopiujemy do katalogu na pulpicie klocki backup. Żeby nam tutaj nie naruszył tego, co miałem już kiedyś tam porobione. Uruchamiamy launchera, dajemy uruchom, to oznaczamy tamten guziczek. To sobie zwiniemy. Ten launcher się tutaj uruchamia. Kosz możemy opróżnić. Forge, tu są te mody. Jeszcze za pluginami popatrzymy za chwilę. To się długo będzie robiło, więc... dobra. Tricapitator. Plugin.
Launcher, jak się uruchomił. Wpisujemy swoją nazwę. Pamiętamy, że musi być inna od player, von Flyna albo access one. Możemy tam zwinąć czy coś. Edit profile. Zmieniamy na tutaj zamiast tego use version dajemy sobie 1.7.10. No i tyle chyba. Tak, tyle. Dajemy play. Musimy poczekać aż wersja 1.7.10 się pobierze. Dobrze, klocki się uruchomiły. Teraz zamykamy je i odpalamy Forge Installer. Dajemy install client i OK. To się będzie tam pobierało. Może wejdzie jakiś błąd, to wtedy odpalamy jeszcze raz i uruchamiamy ten proces raz jeszcze po prostu. No. Bez problemu się zainstalowało. Teraz uruchamiamy launcher do klocków jeszcze raz. Klikamy Edit Profile. I zamiast Release 1.7.10 idziemy na sam dół i tutaj jest Release 1.7 Forge 10.13.4.16.14 1.7.10. Save Profile i Play. Teraz się Forge doinstaluje. Klocki się załadowały, wychodzimy teraz z gry. Robimy sobie przejście do... No nie, tamto mam nawet gdzieś zamknięte, to updata całe. Idziemy sobie do Minecraft, tutaj jest mods. I te dwa mody przeciągamy po prostu, najlepiej skopiujemy, bo potem teraz będziemy je przerzucali na serwer. I odpalamy klocki jeszcze raz. I teraz dajemy play. Powinno się załadować. Jeżeli się nie załaduje, to będzie mniej problem. Klocki się uruchamiają, konstruują mody i tak dalej. Pięć modów się załadowało. Zobaczymy na testowym świecie. A, musimy dać options, video settings, GUI scale zmieniamy na normal. Wchodzimy sobie w single player, robimy testowy świat. Kreatywne. Zapomniałem o tej minimapce, zaraz ją dogramy. Jak również zapomniałem o jednym bardzo ważnym modzie, który przyda się nowym użytkownikom. Dobra. Jest jakieś to... Witchery. Ścina się trochę, bo świat się renderuje. Przecież cały. Dobrze. Wychodzimy z tego. Teraz dogramy jeszcze tą Zans Minimap. 1.7.10.
To chyba jest to. Generalnie nie pobieram z takich stron, ale możemy zrobić jeden wyjątek. Ale to jakiś light mod. Voxel map to się tak naprawdę nazywa. Voxel map 1.7.10. Requires light loader. Mi jakoś nie wymagało kiedyś dawno temu, jak tego używałem. Dobra, będę potrzebował chyba pobrać tego light loadera. Nie jest stosunkowo ciężki w pobieraniu i instalacji. Hej, co się stało się? Pobierz light loader na 1.7.10 direct. Ciekawie zrobiona strona. To się tutaj pobiera. A ja sobie jeszcze pobiorę tego voxel mapa na 1.7.10. Download. Gdzie jest o serwerach? Sprawdzam, czy nie ma może tej wersji na serwera Lightloadera. Znaczy nie, no w ogóle Lightloadera i tej mapki całej. Ale dobra, to raczej nie będzie. Otwieramy ten instalator Lightloadera. I robimy. Aha, musimy zrobić. Ja, dobra. Zmieniamy na tego Forge'a. Dajemy OK. Tak. Idziemy sobie. Chyba się zrobimy inaczej. Tu jest ten cały light loader. Ale on jest chyba wgrany, ten light loader. Że wymaga tylko to w ten sposób, że przeciągniemy sobie tego plika. Plika. Z mapką. Zmienię sobie nazwę, żeby tej jedynki nie było, bo to się może potem bugować. Przeciągniemy sobie tutaj i odpalamy. Aha, już launcher mamy odpalony. Dobra, on się odpali drugi raz. Edit profile i wybieramy tutaj Redis 1.7.10 Light Loader with Forge. Save, play. Dawno tego lightloadera ogólnie nie instalowałem. Ale instalowałem? Czy dawno nie instalowałem? Paradoksy językowe. Od dawna nie instalowałem, jak już. Dobra. To się ładuje. Teraz powinniśmy zobaczyć jeszcze dodatkowe guziki lightloadera. Bo tak było przynajmniej w dawnych czasach. A teraz. A jest guzik loadera. Dobra. Single. A nie, nie multi, tylko single player. Idziemy sobie na testowy świat. Zaraz zobaczymy, czy mapka się wczyta. Hurra, mapka się wczyta. Na Zecie ukrywam wiadomość. Mapka jest. Dobrze. Mówiłem jeszcze o jednym modzie, którego bardzo chętnie bym wgrał, czyli Chicken Bones Not Enough Items. Mm.
No, spacja mi się durna postawiła i Google się zdezorientowały. Wybieramy wersję 1.7.10 i chcemy kod chicken core universal i not enough items universal. Albo damy normalne. Bo tu się może pruć potem, że jest jakaś nowa wersja i tak dalej. Przy każdym uruchomieniu po prostu świata, tu jest połączenie na serwer, klocki będą protestowały, że jest nowa wersja i tam proszę zainstalować i tak dalej. To będzie denerwowało użytkowników. Skip add. Zachowaj, kontynuuj. Jednego moda już możemy wciupać do moda, bo to jeszcze muszę sobie dać na tutaj, kopiujemy i tutaj. I tutaj dajemy skip add na tym drugim. Zapisujemy. Trochę wolno idzie, ale cóż. Przekopiujemy do moców. Jest skopiowany, ok. Teraz uruchomimy i zobaczymy, czy będzie możliwość po prostu. Odpalania tych modów. Znaczy tak naprawdę ten jeden mod, ten kod Chicken Core jest repozytorium, z którego korzystają inne mody tego samego autora. Między innymi Latina Fightens, między innymi WRCB i tak dalej, i tak dalej. To się tutaj odpala. Siedem modów załadowane. Ja odruchowo wchodzę w multiplayer. Wchodzimy na singla i wchodzimy w testowy świat. Paczka kliencka elegancko się odpala. Not enough items działa, więc wszystko jest tak, jak być powinno. Jeszcze ten Dragon Mount mnie interesuje, to sobie muszę zmienić controlsy pod siebie, bo mam menu na I. Wynika z tego, że nie ma żadnych itemów z tego moda Dragon Mount. Spróbujemy naszego smoka udomowić jakoś. Sympatyczny, nieprawdaż? Tak sobie siedzi. I co tu z tym zrobić? First and then to his own.
Sympatyczne zwierzątko, nie? No i ten smog jest taki jak nie bij mnie, nie bij mnie. Co nie? Ojej. Teraz mnie ubijesz? Smoku. Nie ubijesz mnie, sympatyczne zwierzątko. Dobra, koniec bawienia się ze smokami. Fajny mod, może do panów dołączę, ale jeszcze nie teraz. Czas zająć się wersją serwerową. W wyniku czego potrzebujemy tego trikapitatora zdobyć. Potrzebujemy zdobyć tak zwanego Cloudrona, Coldrona. Coldron to jest taki... jakby to powiedzieć? To jest taki serwer Minecrafta, który pozwala grać i na modach, i na pluginach. Idziemy sobie tutaj. Pliki. Cauldron. Pobieramy na 1.70, to jest 13 maja 2015. Mirror. Pobieramy, a po co ja to pobieram na komputer? Lepiej pobrać to na VPS-a. Czyż nie? Dobrze, jesteśmy na VPS-ie. Tworzymy folder. To jest stary serwer. Skopiujemy sobie... Prosimy jeszcze panowie, żebym skopiował im świat tego dawnego serwera na nowy serwer. Zapiszemy im świat. MV, znaczy nie MV, CPR. Świat jest skopiowany. Świat mamy, dobra, teraz pobieramy tego Cauldrona, WG-tem po prostu. To jest narzędzie linuxowe do pobierania plików. Nawet szybko się nam pobiera. I teraz unzip Cauldrona po prostu sobie unzipujemy. Jakiś jest installer Cauldrona. Serwer się odpali. Jakbyśmy go uruchamiali w ten sposób. Coś niby miele. Pewnie wywali, że nie ma tej euli za... Tak, nie ma euli zaakceptowanej. Musimy to zmienić z false na true. Zapisujemy. Uruchamiamy serwerek. Aha, muszę to anulować, bo to nie ma IP-ka ustawionego. A nie, nie da się w ten sposób. Muszę najpierw go uruchomić i on potem nageneruje w konfigu IP-ka. W sensie porta do adresu IP. Teraz się powinien uruchomić. Teraz właśnie mówi, że port jest w użyciu. Port zmienimy na... na 2222. Jeszcze wyłączymy, żeby nie było tylko na premium, żeby dało się wgrywać również z non-premium. Zapisujemy i odpalamy serwer jeszcze raz.
Niby działa. Serwery Forge'a i Forge sam w sobie działają w ten sposób, że jeżeli że z Minecrafta z Forge'em możemy wbić na serwery bez Forge'a, bez modów. Tak samo, jeżeli ja teraz, tak samo jeżeli na serwerze nie ma żadnych modów, a ja mam Forge'a i mody, to po wbiciu na serwer bez modów z klienta, który ma mody i ma Forge'a, a serwer też jest Forge'a, to też nie będzie żadnych problemów, będziemy mogli normalnie grać, tylko nie będą nam działały żadne itemy z modów. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób to działa. Połączymy się do serwera. A się powinny klocki nam odpalić. Sobie to gdzieś przeciągnę. Czasami wyskakuje brak odpowiedzi, ale jak widzicie, tutaj się młoteczek rusza, więc wszystko jest na dobrej drodze. Tak migoczę sobie czasami ten Minecraft, ale cóż, no, tak to działa. Dobra, odpalił się. Wchodzimy na testowy serwer. Logujemy. Jak podłączyło nas? Podłączyło nas elegancko. Są jakieś budowy naszych kolegów. Nie no, elegancko powiem wam, bardzo ładnie to chodzi. Wbiłem sobie z klienta właśnie z modami i chodzi elegancko naprawdę. Deszcz pada, więc jest tak trochę no zlagowanie, ale w ogóle gra działa bardzo ładnie i nie ma z tym większych problemów. Po wbiciu o domku też jest elegancko, sobie idziemy na górę, tutaj, siup, siup, siup. Elegancko. Dobra, teraz czas na ten serwer wgrać mody. A jak to zrobimy? Po pierwsze sobie wyciszymy głos, bo nie chcemy mieć po prostu podkładu muzycznego cały czas, jak będziemy tutaj robili z tym, bo ja Minecrafta sobie zostawię odpalonego. I robimy tak. Po pierwsze, przetransferujemy te wszystkie mody na serwer. Ja korzystam z klienta WinSCP. Gówno mi obchodzi twoja nowa wersja. Pliki. Serwery. I tutaj są mody. Przeciągamy sobie te wszystkie mody po prostu na serwer. Skopiuj tutaj. To po pierwsze. Po drugie potrzebujemy te pluginy. Czyli potrzebujemy Essentials. 1.7.10. Chyba to było to, nie? Nie ma oficjalnego bookita na 1.8, nie ma oficjalnych essentials na 1.8, ale... Dowalili. Dobra, pobierzemy sobie ten pre-release na 1.7.9 akurat. Pobieramy. Czemu tak wolno te transfery chodzą? Niesamowicie, bo no przecież chmura się nie synchronizuje. Sprawdzimy sobie na tym na speed teście. Musimy włączyć flasha, bo ja flasha generalnie nie używam, bo jest głupi. Flash ma to do siebie, że tam pomaga w ochronie praw autorskich, a mnie wszystkie prawa autorskie jebią. Idziemy sobie tutaj na Stalinograd, Orangutan Polska. Sprawdzimy, jakie są teraz przepustowości. 27 na 28. No eleganckie są przepustowości, coś tam im chyba serwery, te mirrory, im tam nie chodzą do tych. Do tych bookkitów. Czy bookkit nie przyszedł na... No, przeszedł na to zajebane kursy. Teraz powiem wam okropieństwo. No i 4, 5 na sekundę. Ładnie, ładnie.
Dobra, to jest wyłączone. Essentials mamy. Teraz ważna uwaga do Essentials. Wypakowujemy je sobie tutaj do folderku. I przenosimy na serwer tak. Essentials. Essentials spawn. I Essentials chat. I to idzie nie do moców, tylko do pluginsów. To jest plugins. Przenosimy to do pluginsów. To po pierwsze. Z tego sobie usuniemy te inne głupotki i sobie wkleimy tylko to. Po drugie, potrzebujemy trikapitatora. Nie jako moda, tylko jako plugina. Tree assist. Dobra. Pobiorę tego na 1.79. Jest jakiś na 1.9. Pobierzemy tego na 1.79. Zobaczymy. Chyba będzie działało z tym 1.70. Zobaczę w ogóle, czy nie ma tego trikapitatora zwykłego. Bo to jest niby mod. Czy trikapitator jest tylko na serwer, czy też na klienta? Dobra, pobierzemy sobie backspackersa, backspackersa niech będzie. I trikapitatora sobie pobierzemy. Na 1.70. I pobierzemy sobie trikapitatora na 1.70, też tak samo. Wklepiamy go zarówno w paczkę kliencką, jak w paczkę serwerową. Tak zrobimy po prostu. Wyjdziemy z tego. Aj, nie potrzebuję tego. Wchodzimy w mocy. I to przenosimy sobie po prostu na pulpit. Te dwa mody sobie wklepujemy do Minecrafta. Jak również prześlemy je na serwer. Tylko czemu mi znikło ten WinSCP? Mam taką sklerozę, że to widocznie zamknąłem. Obejrzę sobie tą. Weźmy to sobie, zobaczę. Wchodzimy sobie mody tutaj, elegancko to przenosimy. Kopiuj tutaj. To jest elegancko. Damy im jeszcze siekierkę. Tam im damy odpowiedź, bo mnie prosili o odpowiedź. A, muszę się logować, nie chcę mi się logować. Download. Ej, przerwij. Yy,
Musimy wejść tak, files, a nie, to jest kompatybilna z 1.7.10, dobra, nie ma problemu, to pobieramy. Tak samo pobieramy sobie drugi programik, World Guard. I za chwilę pobierzemy sobie jeszcze jeden programik. Tu są mody, znaczy tu są pluginy, tu są mody. A tu jest Forge. Forge to jest inna kategoria. Jest program innego sortu. Bach, bach, WordGuard jest. To sobie ją zipujemy, bo nie potrzebujemy czytać jakiś kłopot. Że tam jakaś licencja i tak dalej, że musimy pisać, że to jest, że używamy jakiegoś plugina, a w dupie to mam tę licencję, co? Dobra, to się wysyła. I pobierzemy sobie jeszcze jeden programik. Out.me. Out.me reloaded. Żeby gracze używali sobie swoich haseł po prostu. No i tutaj się nie mylę ta wersja. Support 1.7.9 plus elegancka. Download. Miałem już jakieś out.me wgrane, dlatego tutaj jest jedynka dopisywana do tego. Zaraz to sobie zmienię. To przenoszę. I teraz co zrobić, żeby serwer zaczął działać od nowa? Stopujemy go sobie. Niestety nie możemy zrobić reloada. Java jar, odpalamy Caldrona. On tam sobie pobiera jakieś mądrości z pierwszej młodości. Done. Szybciutko się załączył. Teraz sobie włączymy klocki normalne. Nawet nie protestował tym trikapitatorze. Więc ciekawie, ciekawie. Odpalimy sobie. Kosz sobie sformatujemy. Dobra, multiplayer, direct connect, FF serve, join server. Zalogowałem sobie na konto. Wychodzimy sobie z domku. Robimy sobie set home. Dom został ustawiony. Elegancko. Jeszcze sobie dam opa, żeby zobaczyć, jak działa stawianie itemów i tak dalej. Ha, ha, ha. Wycwanili się. A co tutaj sobie mieszka? To mogą być jakieś inne drzwi. To są jakieś dziwne itemy.
Wajda bym sobie wgrał, ale to nie jest mój serwer, więc sobie nie wgram. A, to były jakieś płotki chyba te nowe. Co to za jakaś tajna skrytka? Starożytnych Niemców. A, do tego, do Netheru tam mają przejście. Ładnie, ładnie. Ładnie mają porobione. Wejdę sobie jeszcze tutaj w to. Dobra, Witchery działa, to działa. Coś tam sobie postawię. Super sprawa. Wszystkie pluginy działają, a serwer jest elegancko postawiony. Dobra, co pozostało mi zrobić? Pozostało mi tylko zmienić hasło, albo zdeopować się, albo w ogóle wszystko. Co jest, kurde? Jak user nie w databazie? A. Dobra, hasło zmienione. Wychodzimy z serwera. Dop, testowy gracz. Ok. Port zostanie zmieniony do tego serwera, tak jak sobie życzą tego panowie. A ja paczkę serwerową, znaczy paczkę tą kliencką, wrzucę na chmurę. Tak, procent updata procent, kropka Minecraft, zrobimy tutaj na przykład, albo nie, daj do archiwum, paczka, zip. A, zapomniałbym o jednej rzeczy, dorzucę im tutaj tego SK Launchera, żeby mogli sobie do tego po prostu zrobić skrót na pulpicie w ten sposób, po prostu, że przeciągamy sobie prawym przyciskiem myszy i dajemy utwór skróty tutaj i za pomocą tego możemy za każdym razem odpalić po prostu klocki. Dobrze. Idziemy sobie spółdzielone innym szaret. Ile to waży? 192 mega. No to potem mi udostępnię linka. A zapomniałem jednej rzeczy. Kurczę, jak jestem głupi. Muszę zmienić port do serwera.
Stop. View server properties. Dobra, port został zmieniony. I serwer tam działa na tamtym drugim panelu. Wydam stop. Przejdę sobie do swojego głównego katalogu. Skliruję, wpiszę sobie MOTD, żeby było ładnie. Cofnę się do tego. Java jar cauldron. Albo zrobię tak. MV, cauldron, server, server, jar, java, jar, server, jar. Tamtym wyłączę tego craftbooka. No on się cały czas pruje, że nie ma żadnych mechanizmów. Że plugin nic tam nie będzie robił, dopóki nie zostanie dodana żadna funkcja jakaś tam. Albo wyłączę go zupełnie. Stop tego serwera. To jest zupełnie inny serwer, wiecie panowie ogólnie. MV. A zrobię tak. Mkdir. Wyłączone. MV. Craftbook. Plugin Craftbook. No jak się ten... Aha, z dużej Craftbook. Jar. No wyłączone. Clear. I odpalimy tam ten serwer. Niech sobie tam działa. Dla tamtych innych. Dobra, to tam działa. To działa, to działa, to działa. Tutaj też działa. I zaktualizuję tą paczkę serwerową o IP-ka, żeby oni mogli się od razu łączyć. .minecraft. Śmieszne. Jakieś zwierzątko takie, drzewo podobne. Multiplayer. Dodaj serwer. I elegancko działa. Zgodność pełna z klientem serwera. Wszystko działa. To sobie zipujemy. Zip.
chmurka. Aha. Cofamy się tutaj, bo paczkę musimy wziąć. Na chmurę. Spółdział na innym, shared, paczka. No i to się tam będzie eksportowało. I to ja im po prostu udostępnię. A serwer działa. To tyle. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Życzę wam miłego dnia. Możemy skasować te wszystkie pliki. Jeszcze zobaczę, co tam miałem w tych klockach backupie. A, jakieś głupoty. Możemy skasować. I to też możemy skasować. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.